Niedzielne wydanie programów Punkt Publicystyka. O poranku witam Państwa bardzo serdecznie. Pan poseł Piotr Kaleta, Prawo i Sprawiedliwość, i pan poseł Jarosław Urbaniak, Koalicja Obywatelska, to Państwa i moi pierwsi goście. Witam Panów bardzo serdecznie. Dzień dobry. Kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry. Szanowni panowie, Sejm przyjął propozycję pana prezydenta Andrzeja Dudy dotyczącą wprowadzenia bonu wakacyjnego, takie 500 plus na wakacje dla dzieci. Teraz tematem będzie zajmował się Senat. I pierwsze pytanie do przedstawiciela Koalicji Obywatelskiej, bo Koalicja Obywatelska ma większość w Senacie, ma swojego marszałka. Panie pośle, czy w jaki sposób Senat podejdzie do tego projektu? Kilka dni temu, tam zdaje się, że tydzień temu po raz ostatni pan marszałek Tomasz Grodzki wypowiadał się na temat między innymi tej propozycji i mówił, że nie chce, żeby Senat wpisywał się w propozycje wyborcze prezydenta Andrzeja Dudy, co rozumiem, no przynajmniej tak większość komentatorów to interpretuje, można odczytać, iż większość senacka będzie starała się wykorzystać maksymalnie 30-dniowy czas, który Senat ma na uchwalanie ustaw, na zajmowanie się ustawami. Czy tak to właśnie będzie wyglądać, bo państwo byli przeciw. Państwo są krytyczni wobec tej propozycji pana prezydenta Andrzeja Dudy. No pani redaktor, to dawno się nie widzieliśmy w Telewizji Republika, chyba jakieś 5 lat. Powiem tak, pani powiedziała, że większość komentatorów, no na tym polega polski problem od pewnego czasu, że my jesteśmy zamknięci w takich dwóch oddzielnych bańkach informacyjnych. I informacje między jedną a drugą nie przepływają. Pan marszałek Grodzki takie sformułowania, jakie pani przytoczyła, ja tego akurat dotyczącego bonu turystycznego nie słyszałem, ale słyszałem poprzednie, a odnosi się w taki sposób do nacisków ze strony Prawa i Sprawiedliwości, gdy oczekują, że ustawa jedna, druga czy trzecia będzie w Senacie procedowana w taki sam sposób, jak jest procedowana od pewnego czasu w Sejmie, czyli zaczynamy 9 rano, godzina 23, samochód z ustawą, i to znaczy akurat 23 zostaje przekazywany do Senatu. No to jest robienie sobie z jednej strony kpiny z robienia prawa i z jego jakości, więc nie sądzę, żeby należało w ten sposób tak daleko wyciągać wnioski, że gdy pan marszałek Grodzki mówi o tym, że Senat nie będzie się wpisywał w kampanię wyborczą pana Andrzeja Dudy, że myśli o jakimś takim złośliwym. Myślę, że po pierwsze Senat przyjrzy się tej ustawie, bo ona ma dużo braków i była robiona na kolanie, bo właśnie to jest jedna z tych ustaw, która została zrobiona w ciągu jednego przedwczorajszego dnia. To jest jakby jedno. I my jesteśmy w stosunku do tych rozwiązań bardzo krytyczni, bo to jest ustawa, która kolejny raz dzieli Polaków. Ale niech pani zwróci uwagę, że zagłosowaliśmy za. Lepszy ryc niż nic, mówi stare polskie powiedzenie. Panie pośle, ja przepraszam bardzo, bo pan sam powiedział, że nie zna pan tej wypowiedzi pana marszałka Grodzkiego, to rozumiem, że nie zna pan również komentarzy po tej wypowiedzi. Myślę, że tutaj ta informacja o tej bańce nie ma w ogóle żadnego związku z rzeczywistością. Proszę sprawdzić po programie. Komentarze były, panie pośle, jednoznaczne. Panie pośle, ja rozumiem, że państwo mogą mówić i państwo mówią, że trzeba wolniej pracować, dokładniej i tak dalej, to jest zawsze jakiś argument w dyskusji. Natomiast z tą ustawą jest tak, że wakacje w zasadzie już się zaczynają. Więc jeżeli ona ma zadziałać w te wakacje, no to trzeba pracować szybciej. Jeżeli się będzie pracowało połowę wakacji, to oznacza, że w te wakacje ten bon już w zasadzie nikogo nie uszczęśliwi. No i pytanie jest jakby o to, bo rozumiem, że można dyskutować nad różnymi innymi ustawami, choć są ustawy, które przecież nie cierpią zwłoki i wynikają z obiektywnych sytuacji, których nikt nie przewiduje. Natomiast akurat tutaj sprawa jest kluczowa, bo albo te wakacje, albo nie te wakacje. I to jest jasne. No nikt panu wakacji w październiku nie zorganizuje. No ja mam taką dobrą żonę, że jest mi w stanie nawet w listopadzie zorganizować wakacje, ale bez żartów, pani redaktor. Ale pan już do szkoły nie chodzi.
Tego rodzaju zarzuty, że coś jest na ostatnią chwilę, nie usłyszałem. Po minach widzę, że było bardzo dowcipnie, nie usłyszałem dowcipu, pani redaktor. Ja mogę odeprzeć tego rodzaju zarzut w ten sposób, że 10 dni to jest prawie 2 tygodnie kolonii. 10 dni wcześniej ustawa o bonie autorstwa Koalicji Obywatelskiej trafiła do laski marszałkowskiej i nie była procedowana i czekano na ustawę pana prezydenta Andrzeja Dudy, a naszej propozycji nie rozpatrywano. Nasza propozycja była dla wszystkich Polaków, a nie tylko dla dzieci. Ta propozycja tylko i wyłącznie dla dzieci i to w formie elektronicznej, a nie wypłaty gotówki, jest niekorzystna dla Polaków, dla polskich rodzin. No co, gdy się ma dwójkę dzieci, dostanie się bon elektroniczny w postaci 1000 zł, który można zrealizować tylko na miejscu, a niech mi ktoś teraz znajdzie wakacje tańsze niż dla dzieciaków, tańsze niż 2000. No to skąd rodzina ma wziąć 3000 zł, żeby ten dwójkę dzieci wysłać na wakacje? Może wziąć 1000 i 1000 dopłacić, a to drugie dziecko będzie siedzieć w domu albo wyślemy do babci? No to jest takie nie do końca przemyślane. I to właśnie ten zarzut, który pani powiedziała, bo zaczynają się powoli wakacje. No bo zaczynają się powoli wakacje, to mamy sytuację taką, że do Sejmu propozycja pana prezydenta Dudy trafia, jeśli dobrze pamiętam, w czwartek, jeśli nie czwartek wieczorem. I w piątek z Sejmu to wychodzi. I cóż, to rozumiem, że ci komentatorzy, których pani słuchała, mówią, że co, wczoraj Senat w sobotę miał tę ustawę klepnąć, jak to się mówi brzydkim językiem? No nie sądzę. No, trzeba kilka... tak nie tworzy się prawa. Obawiam się, że to będzie jedna potężna wielka katastrofa, jak wiemy od czasów Zorby. Piękna katastrofa. To nie pomoże polskim dzieciom wyjechać na wakacje, narobi tylko kłopoty i wyróżni tych lepszych od tych gorszych. Do tych wszystkich argumentów może się odnieść pan poseł Piotr Kaleta, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę. Na początek, no kilka spraw, pani redaktor. Na początek, jeżeli mówimy o katastrofie, no to rozumiem, że pan mówiąc o katastrofie jakiejkolwiek, to miał na myśli to, co się wydarzyło w Warszawie, jeśli chodzi o działanie Rafała Trzaskowskiego, kłopot z tym warszawskim szambem. Rozumiem, że intencją państwa jest coś takiego, żeby polskie dzieci nie wyjechały nad morze, bo morze jest zanieczyszczone przez Rafała Trzaskowskiego. No można mieć taką retorykę. W sumie ona nie byłaby taka nie na miejscu. Natomiast wracając do samej istoty sprawy. No, ja myślę, że pan poseł Jarosław Urbaniak rzeczywiście żyje w jakimś innym świecie. On jest na jakiejś innej planecie. Ja chciałbym panu, panie pośle, przypomnieć, że żyjemy w czasach pandemii. Coś, co spotkało nas znienacka, coś, co przynosi cały czas nowe, nieoczekiwane zwroty akcji, jeżeli tak możemy powiedzieć. Coś, co ciągle nas zaskakuje i niestety niedobrze nas zaskakuje. I państwo próbujecie, no zresztą to wasz lider Rafał Trzaskowski powiedział, bo chyba wy wiecie o tym, no chyba w platformie macie takie jakieś informacje, kiedy w Polsce skończy się pandemia, że wy o tym, Trzaskowski sugerował, że my o tym wiemy, tylko nie chcemy powiedzieć. Otóż panie pośle, pandemia nie wiadomo, kiedy się skończy. Trzeba podejmować decyzje doraźnie, szybko. Ja sobie mogę zdawać sprawę, że przecież tak jak pewna analogia tarcz antykryzysowych, one powstają po raz kolejny, one już mają kolejną odsłonę, dlatego, ponieważ trzeba wdrażać pewne programy szybko, a nie to, żeby czekać, aż nastąpi rozwój innych wypadków. Wracając do bonu turystycznego. No a jakie inne pan rozwiązanie by zaproponował? Przecież rozwiązanie jest oczywiste. To ma być w pewien sposób dofinansowanie w czasu, dofinansowanie wyjazdu. Pewnie, że Platforma Obywatelska, która nie jest odpowiedzialna i nigdy nie była odpowiedzialna za budżet, za finanse państwa, może proponować, że to może być 5 tysięcy złotych na dziecko, 10 tysięcy złotych na dziecko. Wy możecie powiedzieć w tej chwili wszystko. Tak jak żeście to robili wielokrotnie. Wielokrotnie żeście obiecywali, kłamaliście w żywe oczy, że nie będzie obniżony wiek emerytalny, a to robiliście. W związku z tym ja się tutaj nie dziwię, że Platforma Obywatelska ma jakieś tutaj opory. Natomiast do samej istoty sprawy, jeśli chodzi o marszałka Grodzkiego. Panie pośle, dobrze by było, żeby pan wsłuchiwał się, co mówi trzecia osoba w państwie, pożar się Boże. Niestety w Konstytucji tak to jest napisane, że on nie będzie się wpisywał w kampanię wyborczą prezydenta Andrzeja Dudy i nie będzie właśnie spieszył się z bonem turystycznym. No jeżeli tak mówi człowiek, który jest też
odpowiedzialny za funkcjonowanie polskiego państwa, patrząc także obywateli, tych najmłodszych, o których musimy zadbać, którym należy się również wypoczynek, chociażby psychiczny, ten zdjęcia tego ciężaru psychicznego z pandemii, no to coś tutaj jest chyba nie tak. I jeszcze kolejna rzecz, która jest bardzo istotna. Mówi pan o tym, że ustawy się pisze szybko, czy na kolanie i tak dalej. No czas mamy taki, że trzeba te ustawy pisać szybko. One może nie są doskonałe, ale od tego jest. Oczywiście mówię tutaj w dużym takim, z pewnym sarkazmem, macie państwo w Senacie tak doskonałych senatorów Koalicji Obywatelskiej, że śledząc tą ustawę, która się pisała, czy która była debatowana w Sejmie, państwo już powinniście wiedzieć, jakie na przykład poprawki trzeba by było zgłaszać, waszym zdaniem. Doskonale pan sobie zdaje sprawę, że 2-3 dni procedowania takiej ustawy w Senacie, w komisjach jest możliwe. Wiem, co mówię, bo w kadencji 2007-2011 byłem senatorem. Jeżeli tylko by się chciało, jeżeli byście się chcieli wziąć do pracy, do uczciwej pracy dla Polski, dla Polaków, dla dzieci, o których, tak jak pani redaktor wspomniała, ta ustawa jest przede wszystkim dedykowana, żeby mogły wyjechać, mogły odpocząć, mogły wyjechać jak najszybciej, a nie wtedy, kiedy na przykład marszałek Grodzki wykorzysta w pełni swoje miesiąc czasu, to będziemy mieli w zasadzie musztardę po obiedzie, będziemy mieli po wakacjach. Ale jak mniemam, dyskusja, to znaczy się taka podejście do sprawy Platformy Obywatelskiej nie interesuje. Natomiast panie pośle, no mówienie o tym, ja rozumiem, że to był jakiś żart, może ja go nie odebrałem, może się nie znam na żartach Platformy, ale że ktoś może zorganizować w czasy czy wyjazd w listopadzie, no to chyba to był taki ponury bardzo żart, za który no może pan zdecydowałby się jednak na użycie słowa przepraszam, w co jednak mam małą nadzieję, małą wiarę, ponieważ tak jak mówiliśmy na samym początku, ta ustawa jest przede wszystkim dedykowana polskim dzieciom, polskiej młodzieży, żeby mogli również skorzystać z tego czasu, a jednocześnie zagwarantować, czy przynajmniej w bardzo dużej części pomóc polskim przedsiębiorcom, które zajmują się branżą turystyczną. Ja powiem tylko, że pan poseł Urbaniak chwalił umiejętności swojej żony, która potrafi zorganizować jemu wakacje w październiku, a ja wtedy, to rozumiem, tego pan poseł nie usłyszał, mówiłam, że pan poseł ma ten komfort, że może w październiku czy w listopadzie wyjechać na wakacje, bo pan po prostu nie chodzi do szkoły. Z dziećmi jest trochę inaczej. I o to chodziło. Szanowni panowie, ale zmieńmy temat, bo mamy jeszcze przynajmniej dwa, o które bym chciała panów zapytać. I teraz może zaczniemy od pana posła Piotra Kalety z Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, no wczoraj pan prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, na początku zapomniał, że był posłem, później zapomniał, że głosował przeciwko obniżeniu wieku emerytalnego. Dwa razy zresztą głosował w ten sposób. Na koniec już sobie to wszystko w zasadzie przypomniał i rzeczywiście uznał, że po pierwsze był posłem, po drugie były takie głosowania. Jak państwo patrzą, no to być może to wczorajsze to jest wpadka, no ale pytanie, wpadka, nie wpadka, czy też takie autentyczne przekonania pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego, no, który wielokrotnie deklarował, że jego zdaniem no, podwyższenie wieku emerytalnego w Polsce to jest po prostu konieczność i oznacza też pewne unowocześnianie Polski. Jak państwo na to patrzą? Za chwilę pan poseł Jarosław Urbaniak na ten sam temat. No cóż, jedna jest rzecz taka, tutaj można by było przywoływać przede wszystkim wspomnienia, wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego, wypowiedzi Donalda Tuska, kiedy to prosto patrząc Polakom w oczy kłamali, jeśli chodzi o podwyższenie wieku emerytalnego, słowa Donalda Tuska, który zarzekał się, że tak nie będzie. Posłuchajmy wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego, który wielokrotnie krytykował programy społeczne, które Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło, który wielokrotnie podważał sens obniżenia wieku emerytalnego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym dzisiaj... No ale teraz można powiedzieć, przekonał się do tych programów. Panie redaktor, no właśnie, no i to jest pytanie kluczowe, to jest pytanie o wiarygodność. Wiarygodność w polityce jest chyba czymś najbardziej oczywistym, najbardziej istotnym. Jaka jest wiarygodność Rafała Trzaskowskiego? No to przekonaliśmy się już wielokrotnie, chociażby zestawiając jego wypowiedzi, te, które są wypowiadane na potrzeby kampanii wyborczej, ale także te, które mówił, kiedy był prominentnym
działaczem Platformy Obywatelskiej, jeszcze zasiadając w Radzie Ministrów, czy był, kiedy był eurodeputowanym, teraz, kiedy jest prezydentem Warszawy. Proszę Państwa, chociażby prosta sprawa, najbardziej prosta, najbardziej oczywista, i tutaj tą swoją wypowiedź kieruję również do Jarosława Urbaniaka, który jest moim kolegą z okręgu wyborczego Kalisko-Leszczyńskiego. Obaj byliśmy samorządowcami. Pan Urbaniak był prezydentem Ostrowa, ja byłem wicestarostą Kaliskim. Gdyby taka awaria, gdyby coś takiego jak wybuch szamba w Warszawie, w Wiśle, zdarzyła się pod naszymi rządami, i pana, i moim, to my byśmy na głowie stawali. My byśmy po prostu po nocach nie spali, żeby coś takiego się jak najprędzej skończyło. Rafał Trzaskowski wychodził i mówił w bezczelny sposób, że to jest usterka, że jest kontrolowany zrzut ścieków. Co to znaczy kontrolowany zrzut ścieków? Że co, mocz na lewo, kał na prawo, gazy jakieś w powietrze i tak dalej, on stoi i to kontroluje. Ja wiem, że pan w tej chwili robi szerokie oczy, że może mówię, nazywam rzeczy po imieniu, ale taka jest wiarygodność polityków w polityce. Jeżeli dzisiaj Rafał Trzaskowski nam mówi coś takiego, to... że on głosował tak, a nie inaczej, to jest człowiek pozbawiony jakiejkolwiek wiarygodności. I ja chcę powiedzieć, panie redaktor, jeszcze o jednej rzeczy, bardzo istotnej. Bo my często poruszamy się... Ale to się jedno tutaj, zdanie, i pan poseł Jarosław Urbaniak. W obszarze Rafała Trzaskowskiego. Ale my zobaczmy, kto jest obok Rafała Trzaskowskiego. Zobaczmy, jakimi on ludźmi się otoczył. Przecież potencjalnie Sławomir Nitras czy Cezary Tomczyk są to postacie, które tworzyłyby kancelarię prezydenta Rzeczypospolitej. Te osoby, które tak bezczelny, podły sposób się zachowują w tej chwili w czasie kampanii wyborczej, gdzie tam krzyczą dziennikarzom do ucha megafonami, czy Nitras wyrywa jakąś trąbkę człowiekowi, który przyszedł wyrazić swoją dezaprobatę wobec Trzaskowskiego. Ci ludzie są w tej chwili w otoczeniu Trzaskowskiego, a to wydaje mi się i tak jest najłagodniejsze. No dobrze, ale to już jest decyzja samego kandydata i jego sztabu. No wczoraj pan poseł Nitras okazał się pomocny. To będzie rzutowało, się, pan poseł Nitras odświeżył pamięć kandydatowi. Pan poseł Jarosław Urbaniak, Koalicja Obywatelska. Bardzo dużo mówi się w tej kampanii wyborczej. Zresztą Rafał Trzaskowski nie tylko pytany, ale sam wypowiadał się na temat ewentualnego podwyższenia wieku emerytalnego. Sam mówi, że tego nie zrobi, że wie, że ludzie tego nie chcą. I no, zastanawiające jest to, że nie pamięta, że w tej sprawie głosował. I nawet, że był posłem. To są, zdaje się, takie fakty, które nie powinny uciekać. No, bycie posłem to wielkie wydarzenie. No, to trudno zapomnieć, że się było posłem. Jeśli można, pani redaktor, akurat z panem posłem Kaletą, ja wiem, jak ktoś nie jest posłem, to jest wielkie. Dla mnie wielkim wydarzeniem póki co to by było zostać dziennikarzem. Dla pani to jest norma codzienności. A dla mnie byłoby naprawdę czymś, nawet na chwilę, nawet na jeden program. Każdemu się wydaje, że jakby to jest taka polska przywara, że jakby on siedział na cudzym miejscu, to lepiej by mu ta robota wychodziła. Nie błagam pana, ale pan fajnie. Nie mówi o żadnych polskich przywarach. Ja panu powiem co innego. Kandyduje pan w wyborach, walczy pan o głosy wyborców i jest pan reprezentantem iluś tam wyborców. No nie, niech pan tego nie trywializuje. Proszę tego nie bagatelizować, bo to nie są jakieś rzeczy, żeby pan... Przepraszam, no moim zdaniem to jest nie na miejscu, uwaga. I to nie chodzi o mnie, chodzi o wyborców. I to pana wyborców. Pani redaktor, ja nie trywializuję, tylko mówię, że to się komuś może wydawać. Kariera polityczna pana Rafała Trzaskowskiego jest jakby ciekawa, nie wiem jak to powiedzieć, no nieprostolinijna. To wiele stanowisk w polityce zajmował. To po pierwsze. Po drugie, myślę, że to był błąd, który akurat w jego przypadku jest zrozumiały, ponieważ... Trzaskowski jest mniej nerwowy, Piotr. Pan poseł Jarosław Urbaniak. Ale ja nie kandyduję na urząd prezydenta. Może kiedyś. Będzie prezydentem kraju za kilka tygodni, więc rzeczywiście ta kariera będzie bardzo ciekawa, jedna z ciekawszych w ostatnich 30 latach. Ale myślę, że błąd taki zupełnie niewinny z tego punktu widzenia, który rzeczywiście stał się jakimś takim przedmiotem dyskusji, polega na tym, że pan prezydent Trzaskowski w jednych głosowaniach dotyczących wieku emerytalnego brał udział, a w drugich nie brał udziału. W takim
Wieczowym odpowiedzi na pytanie jednego z uczestników o to, bo po prostu pomylił głosowania te, które były nad ustawami, które wprowadził do Sejmu. Ale znamy się. A tymi ustawami, które wprowadziła Platforma Obywatelska. Ale panie pośle, no i tak nie słyszę, co pan mówi, więc nie mogę się odnieść nawet do tego. My jesteśmy na Skype'ie, nie w studiu, więc to jest problematyczne. No chciałbym. No, były dwa głosowania, gdy były jedne, nie był posłem i nie brał w nich udziału, w drugich brał. Przeprosił, poprawił i nie ściemnia. No i koniec, kropka. To jest w miarę zrozumiałe. Gdy były pierwsze te głosowania, nie był posłem, był europarlamentarzystą, był w Parlamencie Europejskim. I pan dobrze o tym wie. Panie pośle, ale rozumiem, że te wczoraj te wypowiedzi, ale przepraszam, panie pośle, jeszcze pytanie do pana posła Jarosława Urbaniaka z Koalicji Obywatelskiej. Ja rozumiem, że tutaj, znaczy czy inaczej, czy zdanie kandydata, państwa kandydata, pana Rafała Trzaskowskiego w sprawie ewentualnego podwyższenia wieku emerytalnego, ono się zmienia, czy się nie zmienia, jak sobie przypomniał? No, zmieniło się. Czy to nie ma w ogóle znaczenia? Ale zmieniło się co? Na jakie teraz się zmieniło? No, pan prezydent Trzaskowski, podobnie jak Koalicja Obywatelska, mówimy wyraźnie o tym, że nie będzie podwyższenia wieku emerytalnego. Koniec, kropka. No taka jest wola Polaków. Już żeście tak kiedyś mówili. Mhm. Dobrze, szanowni panowie, mamy dosłownie jeszcze chwilę. Ja chciałam panów zapytać o wizytę pana prezydenta Andrzeja Dudy. Ta wizyta w środę, najprawdopodobniej spotkania, zresztą bardzo intensywne w Białym Domu, łącznie ze spotkaniem w cztery oczy z panem prezydentem Donaldem Trumpem. Są informacje medialne o tym, że być może będzie propozycja znacznego zwiększenia obecności Armii Stanów Zjednoczonych na terytorium Polski. Pan poseł Jarosław Urbaniak, Koalicja Obywatelska, jak państwo oceniają taką perspektywę? No taką perspektywę to jest bardzo ogólne pytanie. No ja tak, Platforma Obywatelska... No, w tym momencie trudno ocenić, bo spotkania są przed nami, więc musimy mówić o czymś, co się dopiero wydarzy. Więc z jednej strony, gdyby się ziściło zwiększenie liczebne wojsk amerykańskich w Polsce, to my oczywiście, jako ci, którzy rozpoczęli ten proces lokowania żołnierzy amerykańskich w Polsce, będziemy z tego powodu zadowoleni. Natomiast ostatnie tygodnie to były takie sprzeczne informacje. Tam Reuters bardzo intensywnie w tej debacie medialnej, która w Polsce była, brał udział, bo sprzeczne informacje na ten temat co drugi dzień wypuszczał. I mam nadzieję, że ziszczą się te informacje, które dla Polski będą dobre. Aczkolwiek zwracamy uwagę na to, że tą złą informacją jest to, że to zwiększenie liczby wojsk amerykańskich w Polsce będzie pewnie kosztem osłabienia całej flanki wschodniej, bo to się wpisuje w pewien taki charakterystyczny dla prezydenta Trumpa, który jest człowiekiem bardzo konfliktowym w relacjach i wewnętrznych, i międzynarodowych, konfliktu z Niemcami. Przepraszam, panie pośle, bo ja tego nie rozumiem. W jaki sposób zwiększenie obecności wojsk amerykańskich w Polsce, która jest kluczowym elementem tak zwanej flanki wschodniej NATO, o której pan powiedział, ma oznaczać osłabienie obecności NATO na wschodniej flance, bo nie do końca to rozumiem. Znaczy chodzi panu o to, że Niemcy też są na wschodniej flance NATO i tam będzie mniej żołnierzy? To o to chodzi? Nie, pani redaktor, problem polega na tym, że gdy Donald Trump mówi o żołnierzach na wschodniej flance NATO, to 15 minut później telewizje amerykańskie pokazują zdziwionych przedstawicieli Pentagonu, którzy nie wiedzą nic na ten temat. No, takiego Amerykanie mają od pewnego czasu prezydenta. Jakie będą decyzje, musimy zaczekać. Jedną z wersji, która została nam przedstawiona przez media amerykańskie i przez prezydenta Trumpa, jest jednak taka, że z Europy wycofuje się około 10 tysięcy żołnierzy i zamiast te 10 tysięcy żołnierzy trafić do nas, jako w tej chwili tej skrajnej flanki NATO, trafi tylko 1000. No to matematyka na poziomie szkoły podstawowej,
10 tysięcy minus 1, no to jest 9 tysięcy dla Europy. No właśnie, problemem z tą matematyką, problem z tą matematyką jest taki, że ja mówiąc szczerze, choć bardzo uważnie śledzę doniesienia ze Stanów Zjednoczonych, to nie wiem skąd pan poseł wziął te liczby. Jeżeli chodzi o ten Pentagon, to rozumiem, że chodziło o byłego dowódcę wojsk amerykańskich na terenie Europy, bo to zdaje się, że on był najbardziej krytyczny na ten temat, ale pan poseł Kaleta, Prawo i Sprawiedliwość, to dosłownie dwie minuty. Bezpośrednio z Pentagonu. No cóż, ja chciałbym zwrócić uwagę, bardzo bo proszę. Ja nie wiem, pan poseł ma jakąś dziwną wiedzę na temat sytuacji wojsk na terenie Niemiec i w tej chwili te wojska, które mają być relokowane na teren Rzeczypospolitej, myślę, że bierze je z otoczenia byłych oficerów, dzięki Bogu byłych oficerów, którzy niestety znaleźli się w tej chwili w otoczeniu Rafała Trzaskowskiego, a jacy to są oficerowie, to proszę sobie to zobaczyć, ich wiarygodność i szacunek wobec naszej ojczyzny. Ale to zostawiam do jak najwyższy lekturę, szacunek, najlepsi oficerowie. Na lekturę przy okazji. Niedzielne popołudnie dla pana posła. Natomiast wracając do tego, do wizyty pana prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych. Andrzej Duda nie jedzie tam z wizytą kurtuazyjną, tak jak jeździł Bronisław Komorowski, który jedynie o czym potrafi porozmawiać z Barackiem Obamą, to o pójściu na polowanie czy o bigosie, gdzie cały świat się śmiał z naszego prezydenta. Jedzie po konkrety i każda wizyta Andrzeja Dudy, który spotyka się z Donaldem Trumpem, przynosi pewne wymierne, oczywiste efekty dla Polski. Zniesienie wiz, najnowszy rodzaj samolotów wielozadaniowych, które w tej chwili będą w wyposażeniu polskich sił zbrojnych, kwestie dotyczące gazociągów czy polityki energetycznej i teraz kwestia podniesienia bezpieczeństwa Polaków poprzez zwiększenie kontyngentu. Ja nie chcę o tym w tej chwili przesądzać, jakie wiadomości przywiezie pan prezydent Andrzej Duda. Wiem, że czuję to, że przywiezie je bardzo dobre, które będą ogłoszone, ale tak jak powiedziałem, spotkanie z prezydentem Trumpem, spotkanie z prezydentem największego mocarstwa na świecie nie odbywa się po to, żeby panowie wypili sobie kawę czy porozmawiali o pięknej pogodzie, ale po to, żeby przyniosły te korzyści wymierne dla naszej ojczyzny i również dla Stanów Zjednoczonych. A używanie retoryki, panie pośle, typu, że poucza pan jednego z najpotężniejszych ludzi świata, jeśli chodzi o władzę czy o demokrację, o tym, że jest konfliktowy i tak dalej. Panie pośle, niech pan zajrzy na swoje podwórko Platformy Obywatelskiej i niech pan nie poucza ludzi, do których, no tak kolokwialnie mówiąc, dopięt pan nie dorasta. W związku z tym no, trzeba też ważyć słowa, o kim się rozmawia, w jakim kontekście. Ja rozumiem, że szanowni panowie, na tym kończymy, ale ja myślę, że wszyscy muszą szanować demokratyczne wybory, które odbywają się w każdym z państw. Amerykanie chcieli mieć takiego prezydenta i takiego mają i myślę, że krytykowanie ich za to jest po prostu kompletnie bez sensu, bo my mamy z nimi robić interesy, a nie się zastanawiać, czy pan prezydent Donald Trump jest taki czy inny. No, trzeba po prostu działać w interesie Rzeczpospolitej Polskiej. Szanowni panowie, bardzo dziękuję. Pan poseł Jarosław Urbaniak, Koalicja Obywatelska, pan poseł Piotr Kaleta, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Póki co to Amerykanie z nami robią. Tego poranka serdecznie, ale oczywiście, że robią z nami i my z nimi i na tym się skupmy, a nie pouczajmy ich, jakiego mają mieć prezydenta, bo to jest ich wybór, tak samo jak naszym wyborem jest wybór prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i nikt się do tego nie powinien wtrącać. Szanowni państwo, za chwilę komentatorzy, politolodzy będą komentować ostatnie wydarzenia kampanii wyborczej. My rozmawialiśmy na temat wpadki Rafała Trzaskowskiego dotyczącej wieku emerytalnego i głosowania i tego, czy był posłem, czy nie był posłem, to zobaczmy w takim razie ten fragment, jak to wyglądało. Nazywam się Rafał Trzaskowski. A to ja, jak miałem 4 lata. Mój pierwszy dom. To są moi rodzice. Moje miasto. Miłość mojego życia. Moja żona. To są nasze dzieciaki. To jest mój blok, moja piekarnia, mój bazarek, moje 9-letnie auto. To jest nasz pies. Konstytucja. A to nasza papuga. Moje buty. Moje ulubione miejsce na świecie, u teścia w Rybniku. To są moje książki. A to jest mój pierwszy film. Moje liceum. Mój uniwersytet. I to też jest mój uniwersytet. Moi studenci. Moje hobby.
moi przyjaciele. To są moje gwiazdy. I to też są moje gwiazdy. To są politycy europejscy. To Polska w 2004 roku. A to moje pierwsze zaangażowanie. Moja praca. To też jest moja praca. A to moja aktualna praca. To moja wizja Polski. Nazywam się Rafał Trzaskowski. Kandyduję na urząd prezydenta Rzeczpospolitej. No to w takim razie rozpoczynamy komentowanie kampanii wyborczej. Pan profesor Henryk Domański, Polska Akademia Nauk. Mam nadzieję, że się słyszymy, widzimy. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, pani redaktor. Słyszymy się i widzimy. Dzień dobry, super. I pan doktor Tomasz Żółkowski, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Witam równie serdecznie. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dzień dobry. Szanowni panowie, pierwsze pytanie do pana profesora Henryka Domańskiego. Panie profesorze, czy ta wpadka pana Rafała Trzaskowskiego dotycząca właśnie pamięci, niepamięci, tego, czy się było posłem, głosowało, jak się głosowało, te podszepty, one mogą mieć wpływ na kampanię wyborczą, czy też po prostu są taką chwilą, przerywnikiem, można powiedzieć, w jego kampanii, a i tak maszyna idzie dalej, bo te sprawy nie mają żadnego znaczenia i sprawa tego, czy jaką wiarygodność ma kandydat, czy co popierał, jak głosował, jest drugorzędna, bo najważniejszy jest spór PiS, antyPiS i nic więcej się nie liczy. Dla zagorzałych przeciwników PiS-u to właściwie nie ma żadnego znaczenia, czy Rafał Trzaskowski popełnił jakąś wpadkę, czy nie popełnił. I wydobywanie tego nie ma znaczenia, bo oni i tak zagłosują przeciwko prezydentowi Dudzie w pierwszej i drugiej turze. Natomiast ma to oczywiście znaczenie, co stale podkreślamy, dla tych, którzy nie są jeszcze zdecydowani, na kogo głosować. W szczególności w drugiej turze, do której na pewno dojdzie. I tutaj liczą się wszystkie elementy. No akurat to, co pani wymieniła, no to jest taki element trochę osłabiający wiarygodność kandydata. Trochę, no jaki to może mieć wpływ na liczbę oddanych głosów, czyli mierząc to w postaci odsetka, minimalny, ale w gruncie rzeczy tego typu elementy, jeżeli by się miały powtarzać jeszcze przez najbliższe kilkanaście dni do niedzieli, no to one się jakoś kumulują i świadomości społecznej również się kumulują. No i będzie to miało na pewno jakiś wpływ, tylko że nieznaczny. No, nie sądzę, żeby to zmieniło ten dystans, który w tej chwili jest niezwykle stabilny, te 41-42 do 20, powiedzmy 8-9. Mam na myśli tutaj oczywiście relacje w popieraniu prezydenta Dudy i Rafała Trzaskowskiego. To chyba raczej nie ulegnie zmianie. Natomiast wydaje się, że to, o czym mówimy w tej chwili, te drobiazgi pozornie, to mogą mieć właśnie zasadniczy wpływ w drugiej turze, gdzie ta różnica między nimi to będzie minimalna. Osobiście powtarzam, że ona będzie się kształtowała na poziomie 51 z kawałkiem do 48 również z kawałkiem. Oczywiście te 51,5 na korzyść prezydenta Dudy. Dobrze, to samo pytanie do pana doktora Tomasza Żółkowskiego. Jak pan doktor to ocenia? Bo tak, prezydent Andrzej Duda jest w tej sytuacji no dla siebie szczęśliwszej i na pewno bardziej komfortowej, jeżeli chodzi o prowadzenie kampanii wyborczej, że dyskusja dotyczy jego propozycji wyborczej sprzed 5 lat i propozycji wyborczej jego formacji. I on może z czystym sumieniem powiedzieć, byliśmy na początku przeciw, później powiedzieliśmy, że wprowadzimy taką zmianę, zostałem prezydentem, partia moja, z której się wywodzę, wygrała wybory i wprowadziliśmy to zgodnie z obietnicą. Jakby tutaj jest sprawa jasna, tak? Mogą różnie to wyborcy oceniać, czy to była dobra decyzja, czy nie. Być może część uważa, że ten wiek emerytalny powinien być wyższy, ale jakby z punktu widzenia pana prezydenta Andrzeja Dudy sytuacja jest komfortowa. Rafał Trzaskowski jest w zupełnie innej sytuacji, bo po pierwsze on był w rządzie wtedy, kiedy, przepraszam, był w sile, która tworzyła rząd, kiedy był podwyższany wiek emerytalny, a później, kiedy prezydent Andrzej Duda i Prawo i Sprawiedliwość proponowały obniżenie wieku emerytalnego, no to on głosował przeciw. Czyli no, musi w tej chwili zapewnić swoich wyborców, że jest wiarygodny.
pani redaktor właśnie na merytoryczną część tego pytania już odpowiedziała w samym pytaniu, także dziękuję, ale o to pytanie, ta sytuacja ma też drugi wymiar i to znacznie poważniejszy. Otóż wyborcy dowiedzieli się, że bardzo poważny kandydat do najważniejszego urzędu w państwie nie pamięta, czy był 3 lata temu posłem. Nie pamięta, czy był 3 lata temu posłem. Co więcej, nie pamięta, no myślę, że pamiętał, tylko powiedziano mu, żeby nie pamiętał, bo niemożliwe, żeby mu, kiedy się przygotowywał do debaty, nie przypomniano, kiedy nie pamiętał, że głosował w tej sprawie i że w ogóle ta sprawa była przedmiotem debaty parlamentarnej. To jest dramatyczny kryzys, moim zdaniem. On pewnie zostanie jakoś tam zagadany i będzie się starała strona opozycyjna związana z Platformą, z Komitetem Obywatelskim, czy jakoś zagadać i wyciszyć. Ale moim zdaniem jest to cios straszny wizerunek. Powtórzę raz jeszcze. No, czy ktoś, kto się waha, będzie chciał głosować na kandydata, który nie pamięta, że był posłem? Bo było dla niego mało ważne, że nie pamięta, co robił 4 lata temu, prawda? My na ogół pamiętamy, kiedy nasze dziecko się urodziło, prawda? Gdzie pracowaliśmy. No, a nasz kandydat, czy ktoś go bierze pod uwagę, mówi nam, że nie pamięta. Natomiast myślę, że jeszcze poważniejszy problem mają i chyba jeszcze poważniejszy błąd, moim zdaniem przynajmniej błąd, popełnił obóz opozycyjny, w tym pan Trzaskowski, w innym momencie, przez sposób odniesienia się do zapowiedzi wizyty Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych u pana prezydenta Trumpa. Otóż moim zdaniem prawidłowe zachowanie obozu związanego z Platformą, nawiązującego zresztą do dotychczasowej linii polityki zagranicznej tego obozu, jest następujące. Robimy wszystko, korzystając z naszych znajomości w Partii Demokratycznej, a mamy tam podobno bardzo dobre znajomości, no przez pana Sikorskiego, jego żonę, przez pana Sznepfa, prawda, byłego ambasadora, przez pana Trzaskowskiego, który bywał, prawda, żeby kontrkandydat pana Trumpa, pan Biden, obiecał nam to co najmniej tyle samo albo więcej. Czyli uruchamiamy licytację w górę. To znaczy, niech nam Amerykanie, w związku z logiką ich rywalizacji, dadzą jak najwięcej, co jest i w interesie USA, i strategii, przecież przypomnę, ten szczyt pierwszy NATO wielki w Polsce był robiony jeszcze z udziałem pana prezydenta Baracka Obamy, demokraty. W związku z tym zróbmy wszystko jako Polska, uruchommy licytację w górę, dobrą dla Polski. No podobną do tej, którą kiedyś robili w końcowej fazie I wojny światowej, prawda, Piłsudski i Dmowski. A zamiast tego co mamy? No mamy zarzuty, ataki, oskarżenia, niech nie jedzie. No to rozumiem, że jeżeli teraz na przykład Biden zadzwoniłby do Trzaskowskiego, słuchaj, przyjedź, bo mi jest to potrzebne do mojej kampanii, bo są switchowe Stany, gdzie jest Polonia, to rozumiem, Trzaskowski powie, no słuchaj, przepraszam, sorry, ale nie przyjadę. Naprawdę by tak powiedział? No dobrze, to w takim razie ja zapytam pana profesora Henryka Domańskiego o tym, jakie znaczenie dla kampanii wyborczej, dla tego ostatniego tak naprawdę starcia przed pierwszą turą, bo to są ostatnie dni, może mieć wizyta pana prezydenta Andrzeja Dudy, przy założeniu oczywiście, że potwierdzą się te informacje, które już w tej chwili przekazują amerykańskie media, szczególnie te branżowe związane z wojskiem, że może być to propozycja ze strony amerykańskiej bardzo korzystna dla Polski i że no, może dojść do takiego bardzo znacznego, nawet używane jest takie sformułowanie, większego niż się ktokolwiek spodziewa wzmocnienia obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Czy to w ogóle dla wyborców w Polsce ma znaczenie, czy raczej nie? No gdyby takie oświadczenie złożył prezydent Trump na schodach Białego Domu razem z prezydentem Dudą, że tutaj się pojawi w Polsce kilka tysięcy Amerykanów i że to już będzie na stałe, no to tego typu zapewnienie na pewno by dotarło do większości wyborców, tych, którzy oglądają telewizję, to na pewno. Ale tutaj jest jeszcze jeden element, poza tymi wszystkimi innymi korzyściami, o których się mówi od kilku dni, związanymi z odbiorem tej wizyty prezydenta Dudy, takimi chociażby jak to, że jest on zapraszany jako pierwszy po pandemii do wizyty w Stanach Zjednoczonych, największego mocarstwa, prawda, i tak dalej, że to jest wyróżnienie, że jest pewien ranking krajów i ranking dyplomatów według tego, czy są zapraszani na pierwszym, drugim, trzecim i tak dalej miejscu, w jakiej kolejności. Więc to są takie elementy, które w moim przekonaniu nie ulegają wątpliwości. Tutaj reakcje opozycji mogą być odbierane przez większość wyborców jako histeryczne, bo to jest zaprzeczenie pewnym faktom. Ale tutaj jest jeszcze jeden element, mianowicie ta podróż
prezydenta, jeżeli ona się odbędzie do Waszyngtonu, ma takie znaczenie, że to jest jakiś nowy element w kampanii. Ta kampania, no mówi się czasami, że ona jest, każda kampania jest prawie taka sama, bo zwłaszcza w ciągu ostatnich dwóch tygodni, kilku tygodni kandydaci, wszyscy kandydaci zaczynają jeździć po różnych miejscowościach i w zasadzie mówią to samo, obiecują różne rzeczy, prawda, ale tutaj się nic nowego nie pojawia. Natomiast wizyta w Stanach Zjednoczonych to jest przerywnik, ale taki przerywnik w sensie niezwykle, no, że tak bym powiedział, ożywczym i pozytywnym, jeżeli chodzi o odbiór tego, że prezydent Duda robi tutaj coś niezwykle oryginalnego, mówiąc w takim języku, może nie w sensie odbioru społecznego, ale oryginalnego, jeżeli chodzi o scenariusz tej kampanii wyborczej. I to jest nowy element, który zwraca uwagę nawet tych, którzy się nie interesują polityką. No, znowu wracam tutaj do tych, do tego środkowych partii, tego spektrum wyborczego, jeżeli chodzi o preferencje, które jeszcze nie jest zdecydowane, na kogo głosować, bo o nich cały czas mówimy. Więc według mnie tego rodzaju przekaz czegoś nowego, czegoś ożywczego w tej kampanii, gdzie to prezydent Duda jest zapraszany i trudno mieć pretensje, tak jak to kolejny z argumentów opozycji jest wysuwany, że on traci czas i tutaj się kampania toczy, a on jeździ sobie do Waszyngtonu, tak jakby na wakacje jechał. To jest znowu jeden z tych trochę śmiesznych... Pan marszałek Tomasz Grodzki mówił o wycieczce. No więc właśnie, no więc, no tego typu, no ale tutaj oczywiście, że to z pewnego punktu widzenia tak będzie odbierane przez przeciwników zdecydowanych prezydenta Dudy, ale no wysunąłbym taką hipotezę, chyba że ten element ożywczości, czegoś nowego i to w ostatnim właściwie rzucie na taśmę, no prawie, prawda, to będzie środa, tylko dwa dni pozostaną do ciszy wyborczej. To jest zupełnie coś nowego, co pozytywnie oddziała. Jeżeli tak porównujemy wystąpienia tych wszystkich kandydatów, które oglądamy co dzień wieczorem z tych ich wizyt, no to będzie zupełnie coś innego. I tutaj każdy ten... A panie profesorze, jakby kończąc trochę ten wątek, ja zaraz dopytam jeszcze o ten wątek też pana doktora Tomasza Żukowskiego, ale tak szybko. Jak pan profesor patrzy na ostatnie notowania kandydata Lewicy? Niecałe 3% takie było poparcie w ostatnim badaniu firmy Estymator, przynajmniej dla Roberta Biedronia. I ten, no, akcja w tej chwili Roberta Biedronia i Lewicy, czyli złożenie projektu o równości małżeńskiej w Sejmie i rozumiem próba odbicia części wyborców lewicowych, którzy poparli Rafała Trzaskowskiego. Pana zdaniem to może być skuteczne, czy to już są po prostu takie histeryczne akcje, które nie będą miały znaczenia? Ja bym tego nawet nie nazwał historyczną akcją, aczkolwiek zgadzam się tutaj. Robert Biedroń już niczego nie odbije dla Lewicy. Każdy, kto oglądał tę debatę ostatnią, prawda, we środę, to widział, że Robert Biedroń, właściwie to on ma pełną świadomość, że nie wyjdzie poza te 2-3%, że przegrał te wybory. Robił wrażenie, jakby chciał, miał pretensje do ludzi, że na niego nie głosują, że uzyskuje tylko 2%. Robił jakby wszystko, żeby ludzi do siebie zniechęcić poprzez podkreślanie tego swojego homoseksualizmu chociażby, albo te niektóre stwierdzenia, no, zupełnie zaskakujące, których mi się polityk nie posługuje. No, patrzcie na tych facetów, czy będziecie na nich głosować. Tego typu stwierdzenia, które robiły wrażenie, jakby był obrażony na ogół i właściwie przyszedł tam do telewizji, żeby wykrzyczeć to z siebie. Więc w związku z tym nie liczyłbym na Roberta Biedronia, będąc na Lewicy. To jest kolejna jakby porażka Lewicy, jeżeli chodzi o kandydatury, jeżeli chodzi o tą strategię. I ten sam temat, dosłownie parę zdań, pan doktor Tomasz Żukowski, czyli to, o czym powiedział pan profesor Henryk Domański, ta ożywczość wizyty w Stanach Zjednoczonych i Robert Biedroń, jego notowanie. To zacznę od Biedronia, a skończę na Stanach Zjednoczonych. Otóż i na drugiej turze, czy będzie druga tura. Otóż jeśli chodzi o Roberta Biedronia, myślę, że pan Czarzasty, który ze względów, no, takich taktyczno-personalnych wystawił pana Biedronia po to, żeby uzyskał dobry wynik, ale żeby nie zaszkodził dominację SLD organizacyjnej na lewicy. Ten pomysł był bardzo dobry w sytuacji, kiedy kandydatką była pani Kidawa-Błońska, kiedy kandydatem stał się, no, kandydat de facto liberalny, a nie chadecki, czyli pan Trzaskowski, stał się w połączeniu z bardzo złą kampanią pana Biedronia katastrofą dla lewicy i bardzo poważnym zagrożeniem dla jej dalszego
bytu. To po pierwsze. Jeśli chodzi o USA, to się zgadzam całkowicie, to rzeczywiście może być też ożywcze, ale chcę zwrócić uwagę, że to nie tylko chodzi o wizerunkową ożywczość. Otóż zwróćcie Państwo uwagę, że tego samego dnia, 24 czerwca, kiedy będziemy mieli w Stanach Zjednoczonych wystąpienia obu prezydentów przed Białym Domem, wcześniej będziemy mieli wystąpienia pana prezydenta Putina na wielkich uroczystościach z powodu zwycięstwa, to jest najważniejsze rosyjskie święto. I teraz rozumiem, że pewnie pan Putin powtórzy tam, pan prezydent Putin powtórzy tam te bardzo niepokojące dla Polski słowa. Gdyby nie wizyta Andrzeja Dudy, pana prezydenta w USA, te słowa byłyby jedynym elementem, który by pozostały w pamięci Polaków. A tak dowiemy się, że nie tylko Rosja nam grozi, a też dowiemy się, że możemy liczyć w tej sytuacji na pomoc USA. I już na koniec. Otóż ta seria błędów pana Trzaskowskiego, jeśli się powtórzy, ja bym powiedział, nie wyklucza, powoduje, że nie wyklucza, a to prowadzi do tego, że nie należy wykluczać. Tu się zgadzam, akurat nie zgadzam się w wielu punktach, ale w tym punkcie się zgadzam z panem profesorem Markowskim, który w Gazecie Wyborczej dwa dni temu napisał, że jest niewykluczony scenariusz, że Andrzej Duda wygra w pierwszej turze. Ja bym tego scenariusza w tej sytuacji przy tak wielu błędach Andrzeja, przy takiej mobilizacji Andrzeja Dudy i takiej serii błędów pana Rafała Trzaskowskiego, tego scenariusza bym nie wykluczał. I tutaj stawiamy kropkę. Pan profesor Henryk Domański, pan doktor Tomasz Żukowski komentowali kampanię wyborczą, a my za chwilę, szanowni państwo, będziemy rozmawiać o stanie zagrożenia epidemicznego w Polsce, ale najpierw krótkie wystąpienie pana prezydenta Andrzeja Dudy, jakby w nawiązaniu do tego, co mówił wcześniej, co państwu pokazywaliśmy, Rafał Trzaskowski. Ale chcę państwa ostrzec, bo jeden z moich konkurentów, który zresztą głosował przeciwko ustawie obniżającej wiek emerytalny, kiedy był posłem, przeciwko mojej ustawie, którą ja państwu obniżałem wiek emerytalny, on głosował. Zagłosował przeciw. Nie. Mówię o Trzaskowskim, ówczesnym pośle PO, który, kiedy ten wiek emerytalny nam wszystkim był podnoszony, był w Parlamencie Europejskim. Ale zawsze i wielokrotnie wypowiadał się, że jest zwolennikiem tego rozwiązania, a kiedy ja powiedziałem, że będę wiek emerytalny obniżał i podjąłem w tym kierunku działania, to on mówił, że to jest dla Polski katastrofa i że to jest niweczenie wysiłku modernizacyjnego. Nazwał to modernizacją Polski, że podwyższono ludziom wiek emerytalny. Czy państwo sobie to wyobrażacie? Jeżeli tak mają wyglądać rządy, i tak ma wyglądać modernizacja, to ja jednak proponuję, żeby oni modernizowali gdzie indziej. Dzisiaj mówi, że on by nie podpisał ustawy podwyższającej wiek emerytalny. Szanowni państwo, nie, bo są dwa wyjścia. Albo kłamie, albo jest niezrównoważony, skoro zmienia zdanie z dnia na dzień. Człowiek poukładany nie zmienia zdania z dnia na dzień. I to nie w takim stopniu. Szanowni państwo, ja zobowiązuję się, że polskie sprawy przeprowadził tak, jak realizowałem swoje zobowiązania wobec państwa przednie lata. Swoje zobowiązania realizował nadal. I pan profesor generał Grzegorz Gielerak, dyrektor Warszawskiego Wojskowego Instytutu Medycznego. Witam bardzo serdecznie, panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. Panie profesorze, jak pan ocenia w tej chwili stan, ten moment epidemii, w którym się znajdujemy? Bo rzeczywiście przez ostatnie dni notowaliśmy nowych przypadków zachorowań na chorobę COVID-19. Bardzo często pojawia się też taki argument, że inne kraje sobie poradziły. No ale jak przygląda się chociażby tym statystykom z Niemiec, to widać, że tam jest też bardzo, pojawiają się takie dość wysokie wartości, one też spadają. Jak wygląda sytuacja w Polsce i sytuacja w Europie? To znaczy, my musimy, oceniając sytuację, to co się dzieje dzisiaj w Polsce, musimy na to patrzeć przez perspektywę strategii, jaką przyjęliśmy dla Polski walki z tą epidemią. Przypomnę, jako byliśmy pierwszymi, którzy wprowadzili społeczną kwarantannę, powszechne kwarantannowanie, czyli izolację po to, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Zupełnie inną ścieżką poszli Niemcy czy na przykład Szwedzi.
U nich cały czas ten poziom osób identyfikowanych, zarażonych utrzymywał się na wysokim, był relatywnie wysoki, ale to z kolei powodowało, że te społeczeństwa nabywały drogą naturalną odporności. Ta odporność jest tam, no nie jest ona może rewelacyjnie wysoka porównując to z Polską, ale jednak jest wyższa. W momencie, kiedy znieśliśmy wszelkiego rodzaju obostrzenia, jest rzeczą naturalną, że skoro nie mamy odporności naturalnej, no bo byliśmy, izolowaliśmy się, staraliśmy się za wszelką cenę nie doprowadzić do tego, aby ktokolwiek z nas chorował, jest rzeczą naturalną, że w tym momencie istnieje ryzyko i statystyki to potwierdzają, istnieje ryzyko tego, że będzie pojawiać się coraz większa liczba osób, które będą prezentować albo i nie, ale będą identyfikowane jako osoby zarażone koronawirusem. Rzecz najważniejsza w tym wszystkim, i to jest bardzo ważne, żebyśmy trzymali to, co się dzieje, tak, ten poziom zarażeń na w ryzach, abyśmy to kontrolowali. Mieć miejsce sytuacja taka, że całkowicie to uwolnimy i ten wskaźnik reprodukcji wirusa wysokości 3-4. My mamy obowiązek to kontrolować i wszystkie te apele, bo jedyną mądrą rzeczą, jaką dziś możemy zrobić, to jest zachowywanie zasad dystansowania, to jest dbanie o higienę, że wspomnę o myciu rąk. My te zasady musimy stosować, musimy zachowywać się racjonalnie. Panie profesorze, a może to jest tak, że skoro nie mamy leku, nie mamy szczepionki, to po prostu musimy się przyzwyczaić do tego, że będą wybuchać tu, w różnych miejscach, i w Polsce, i w Europie, i na świecie, takie ogniska koronawirusa, że ten koronawirus, przynajmniej do kiedy nie będziemy w stanie go skutecznie zwalczać, ale też je eliminować poprzez szczepionkę z populacji, no to po prostu będzie, i że my być może oczekujemy sytuacji, które są z punktu widzenia medycznego i takiego biologicznego po prostu niemożliwe, to, że ta choroba po prostu w tym momencie, jak za dotknięciem cudownej różdżki, nie zniknie. Obecny etap epidemii, bo przypomnę, to jest choroba dla nas całkowicie nowa. Myśmy jeszcze 3 miesiące temu bardzo niewiele wiedzieli na temat biologii wirusa oraz skutków klinicznych, jakie wywołuje zarażenie nim człowieka. Dzisiaj wiemy więcej, i wiemy również, zestawiając to z jego poprzednikiem, czyli wirusem SARS-1, że najpewniej warunki atmosferyczne, pogodowe, klimatyczne, mamy lato, nie spowodują, tak jak to miało miejsce u poprzednika, że zniknie on z naszej przestrzeni. Widać wyraźnie, że pojawiają się ogniska, klastry zakażenia, a zatem miejsca w populacji, w których wirus ma szansę przetrwać. To, co możemy zrobić, bo to nie jest tak, że my musimy się z tym pogodzić. Ja jestem przeciwnikiem tego, dlatego że my musimy tę sytuację kontrolować, i po naszej stronie rządzących, ale również obywateli, jest dbać o to, aby transmisja wirusa pomiędzy ludźmi była na jak najniższym poziomie. Przypomnę, nie jesteśmy w stanie doprowadzić do jesieni do sytuacji takiej, w której 60% populacji nabędzie odporności, a zatem zarazi się, przechoruje albo i nie, ale nabędzie odporności. To jest niemożliwe. Statystyka, czas, jaki nam został, to wykluczają. A zatem alternatywą dla tej sytuacji jest stosowanie metody czy strategii tak zwanej sztucznej odporności zbiorowej, a zatem identyfikacja osób zarażonych, ich kwarantannowania, izolacji. I dzisiaj nasz wysiłek powinien pójść w stronę taką, aby korzystając z różnego rodzaju narzędzi, chociażby z aplikacji Safe Protect Go, korzystając z różnego rodzaju narzędzi, doprowadzić do sytuacji takiej, że będziemy kontrolować rozprzestrzenianie się tego wirusa, mówiąc inaczej, ograniczać jego rozprzestrzenianie się w
populacji. I tutaj... Panie profesorze, na koniec dosłownie jedna minuta. Przepraszam, ja chcę dopytać, bo no, rozmawiamy w czasie, kiedy zaczynają się tak naprawdę wakacje, niemalże zaczynają się wakacje. Wiele osób zadaje sobie pytanie na temat wyjazdów, no bo możemy już też latać za granicę, możemy wyjeżdżać za granicę, przynajmniej w Europie jest to w większości przypadków całkowicie możliwe. I teraz jak pan patrzy na tą możliwość? Jak pan patrzy jako lekarz, profesor medycyny, czy podróże w tej chwili po Europie, wakacyjne podróże po Europie, do krajów południowych, Włochy, Hiszpania, Francja, no gdziekolwiek, czy są bezpieczne, czy pana zdaniem lepiej się w te wakacje powstrzymać przed tym? Ja przypomnę, że znosząc poszczególne obostrzenia dotyczące naszych ograniczeń, jakie funkcjonowały w życiu społecznym, używano takiego określenia: rekomenduje się, co nie znaczy, że zalecam. To nie znaczy, że musimy to robić, tak? Jest rzeczą, jeszcze raz powtórzę, to, że możemy chodzić do kina, że możemy chodzić do restauracji, to nie znaczy, że musimy tam chodzić. Jeżeli chcemy realnie wpłynąć na to, raz siebie ochronić, ochronić swoich bliskich i realnie wpłynąć na ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa w populacji, powinniśmy dalej zachowywać zasady dystansowania społecznego, zasady higieny, takie, jakie były stosowane. Tu się nic nie zmieniło. A zatem nie rekomendowałbym jakichś wojaży zagranicznych. Proszę pamiętać, to będzie się zawsze wiązało z ryzykiem, z większym ryzykiem zakażenia. A zatem wakacje w kraju w sposób mądry, odpowiedzialny są bardzo dobrą alternatywą. Bardzo dziękuję. Pan profesor generał Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, był ostatnim gościem niedzielnego wydania programu W Punkt, ale przed państwem jeszcze duża porcja polityki, komentarzy, publicystyki, więc gorąco zachęcam, proszę z nami pozostać i do zobaczenia.